Rwanda, Afryka. Serafin, lat 11. Serafin 4 lata temu została przyjęta do szpitala uniwersyteckiego w Kigali z powodu przewlekłego stanu zapalnego kości piszczelowej. Niepowodzenie leczenia wymusiło operację wycięcia 1/3 środkowej kości piszczelowej. Możliwość prawidłowego chodu wraz ze wzrostem nogi zostały bardzo ograniczone. Serafin została zakwalifikowana do amputacji podkolanowej. Doktor Szymon Pietrzak z Kliniki Ortopedii w Otwocku, jeden z czołowych polskich ortopedów, zaproponował zabieg operacyjny, przeszczep unaczyniony kości strzałkowej w miejsce ubytku kości piszczelowej, dający szansę na uratowanie nogi Serafin. Serafin oczekuje na przyjazd do Polski. Fundacja Afriqua. Szpital Uniwersytecki w Kigali. Darowizna sprzętu i narzędzi do zabiegów wymiany stawu kolanowego dla Szpitala Uniwersyteckiego w Kigali. Fundacja Afriqua. Planujemy zakup niezbędnego sprzętu do zabiegów operacyjnych dla szpitala w Kigali. Pomagaj z nami.